idiot. Co to? Ojej, to ten koniak. Ale młode i ładne. Właśnie czeka tam taka na dyrektora. Najpiękniejszy mężczyzna to dla niej powietrze. A skąd pan wie to? Nawet na mnie nie spojrzała. A kubka wszystkie są jednego diabła. Nie było takiej artystki, kobiety takiej nie było. U stóp tych składam o miłość, weź tych kilka róż, tak jak wzięłaś serce me na zawsze. Ona jestem szczerze, ciasteczko z kremem w ofierze. Dziękuję, wierni rycerz. Podoba się mężczyznom? Miłość. Teraz zaczynam wierzyć, że istnieje wielka, prawdziwa miłość. Tak. No, kochanie, zobaczymy się jeszcze pewnie po przedstawieniu. O nasze ukochanie, marchowa twarz, po prostu lec i już. A potem masz fajdłapa, niedołęga, tchórz, tak to zna tych pań. To będzie przepalił się. O, mnie to wcale. Tym dla ciebie skoczy plan. Dziękuję, dziękuję. Panna Wanda się... Thank you.
Powinniśmy jednak zostać w pokoju. Dlaczego? Przecież nikt nas tu nie zna. Nikt nas tu nie zna? Tu jest pełno naszych znajomych. Nikt się nie spodziewa, że twoją żoną jest Jadwiga Janowska, znana aktorka z Warszawy. Dobrze, jak chcesz być taka nieostrożna, to mogliśmy sobie darować całą tę podróż. Jeśli chcesz, to ja też pojadę do Warszawy. Ale będziesz się musiała dowiedzieć, jak podpisać kontrakt ze swoim dyrektorem. Tak nie może być, no widzisz. Wiesz, kto tam idzie? Hrabia Rosji. To do niego mam jechać do Warszawy. Szybko, chodźmy do stolika. Ale dlaczego? Jest jedyną osobą, która może nam pomóc. Tam jest wolny stolik. Jak byłam w Warszawie, bardzo się mną interesował. To wspaniale. Tak, tylko myślę, że się we mnie zakochał. Dlaczego tak myślisz? Inaczej by się nie oświadczył podczas mojego tournée. Ale mu odmówiłaś. Nie do końca, nawet go lubiłam. Mówisz interesujące rzeczy. Henryku, przecież wtedy jeszcze cię nie znałam. Przyjęłaś jego oświadczyny? Na to nie mogłam się zdecydować. Powiedziałam, że się zastanowię do końca tournée. Więc mu uciekłaś. A teraz ma się dowiedzieć, że jego nowy pracownik ożenił się z jego byłą wybranką. Wielki Boże, to dopiero historia. Kelner, proszę dopisać do rachunku. De Fontana. Pan znowu w Paryżu? To wspaniale. Bardzo się ucieszyłem na wieść, że się pan ożenił. Chciałem panu osobiście pogratulować. Pana żona jest na pewno niezwykle uroczą kobietą. Gdzie ona jest? Chcieliśmy sobie obejrzeć Paryż nocą i teraz śpi. Dobrze się składa. Moje damy też muszą iść do domu. Zabierzcie mnie z sobą. Pan Rossi chce nas zabrać za godzinę. Co zrobimy? Powiedz mu, że musiałam nagle wyjechać. To nie rozwiąże sprawy. Będzie cię chciał zobaczyć jutro i co wtedy? Jak on zwęszy ładną kobietę, już ja go znam. Ja też. Co? Jesteś zazdrosny? Nie. Wiesz co, może jednak pojadę do Warszawy. Wykluczone. To jedyne miejsce, do którego nie możesz pojechać. W moim mieszkaniu jest tyle rzeczy, do których jestem przywiązana. A, te parę mebli. A moje płyty, zdjęcia, recenzje? Tak bardzo chciałabym je mieć. Zawsze mrugasz oczami, kiedy przypominasz sobie o teatrze. Wcale nie mrugam. Oczywiście, że mrugasz. Możesz przecież poprosić Apolonię, żeby ci przysłała te wszystkie rzeczy. Przyśle mi nie to, co trzeba. Od razu cię w Warszawie rozpoznają. Nie rozpoznają. Jak to sobie wyobrażasz? Jestem przecież aktorką. Uważaj, żeby cię nie rozpoznali. Codziennie będę do ciebie dzwonił, żeby usłyszeć twój głos. Do Berlina. Mała walizka i psy. Psy muszą jechać w przedziale dla zwierząt. Przedział dla zwierząt? Pan chyba żartuje. Moje psy na pewno nie będą spać z innymi. Czy to nie jest ta znajoma z Brazylii? Tak, Ines Costello, młoda, bogata wdowa. Co ona tu robi? Przypominam sobie, że coś nam mówiła o planach podróży po Europie. Nie patrz w jej stronę. Dlaczego? Przecież to urocza kobieta. Ależ proszę pana, to są psy medaliści. One są nerwowe, nie ma mowy. Będą ze mną w przedziale. Spokojnie, muszę spytać zwierzchnika. Proszę bardzo. Prosto z Warszawy przyjedziesz do mnie na placówkę. Lizbona, Oslo, gdziekolwiek to będzie. O, pani Fontana, znowu się spotykamy. Dzień dobry. Wyjeżdża pani do Warszawy, nieprawdaż? Tak, do Warszawy. A gdzie pani wyjeżdża? Ja? Dlaczego pani myśli, że wyjeżdżam? Przyjechałam. Zostaję w Paryżu. To wspaniale. Mój mąż też zostaje. Może się panią trochę zająć, prawda, Henryku? O, to bardzo miło. To jest ta pani, która chciała wziąć psy do wagonu sypialnego. Ja? Ależ skąd? To jakieś nieporozumienie. Dopiero co przyjechałam. Sama mi pani mówiła, że nie chce pani oddać psów do przedziału dla zwierząt. Widzi pan, no właśnie dlatego powiedziałam, że nie chcę. Dlaczego ktoś, kto dopiero przyjechał, miałby oddawać psy do przedziału dla zwierząt? Zrozumiał pan? Nie.
Więc już wszystko w porządku. Ci ludzie robią takie głupie rzeczy i w końcu nie wypakowali mi bagażu. Muszę iść sprawdzić, przepraszam. Cofnąć się. Do zobaczenia, miłej podróży. Trzymaj się. Kto tam? Hrabia Rosji. A, hrabia Rosji. Proszę jeszcze chwileczkę poczekać. Przepraszam, ale nie jestem jeszcze gotowy. Niech pan sobie nie przeszkadza. Tak? Proszę to zabrać. Chwileczkę. Pańska żona wyjechała? Tak, dzięki Bogu zdążyła na pociąg. To był nagły wyjazd. Do Warszawy? A skąd pan wie? Portier mi powiedział. Tak, do Warszawy. Dostała telefon. Krewna z Brazylii prosiła ją, żeby załatwiła ważną sprawę rodzinną. Szkoda. Pewnie pana żona tam zostanie. Dlaczego? Aby wszystko dla pana przygotować. Tak, to znaczy nie. Będąc dyplomatą, nie powinno się używać jednocześnie słowa tak i słowa nie. Dziwnie się składa, że cały wieczór odpowiadał pan w taki sposób. Przepraszam bardzo, panie ambasadorze. Chcę panu coś powiedzieć. Wydaje mi się, że nie chce pan przyjechać do mnie do Warszawy. Co mówi serce dyplomaty? Nie bardzo, ale proszę nie brać tego do siebie, hrabio. Nie rozumiem. Warszawa jest idealnym miejscem do wybicia się dla dyplomaty. Niech pan powie, chce pan komuś wyświadczyć przysługę. Może pana żona nie chce do Warszawy. Niech pan powie, mnie może pan powiedzieć prawdę. Czy wyglądam na kogoś, komu nie można powiedzieć prawdy? Ależ skąd? Wie pan, ale jeszcze tak mało świata widziałem. Najbardziej pociągają mnie miejsca daleko od Europy. Niech pan powie, chce pan zastąpić naszego konsula w Port Said? Chętnie. Wszędzie, tylko nie do Warszawy. Nie napinaj się, głupia gęś. Chwileczkę. Muszę na chwilę wyjść. Czuję jakiś przeciąg. A pani niech śpiewa dalej. Trzymać. Trzymać dłużej. Nie przerywać. Tak, ładnie, czysto. Moje gardło nie wytrzyma tyle, co pani. Moje dziecko, ćwiczenia. Ćwiczenia przez całe lata. Miałyśmy dzisiaj popracować nad piosenką Janowskiej. Ach tak, weźmy tę piosenkę, ja ci ją zaśpiewam. Ach proszę, czy nie mogłaby tego zaśpiewać Jadwiga Janowska? Jak to, przecież jej tu nie ma. Chodzi mi o to, że ma pani płytę gramofonową z jej nagraniem. Tak, oczywiście, chodź ze mną. Ach tak, Jadwiga, moja droga, poczciwa Jadwiga. Gdzie ona może teraz być? Może napadł ją jakiś gangster?
Przepraszam panią na chwilę. Tak, ja wiem, znowu przeciąg. Tak, naprawdę nic nie można z tym zrobić. To jest koniak? Nie, to jest kot. Tam, słuchaj, widzisz? Gramofon nie gra. A i tak śpiewa. Ja tak mam po koniaku, ale ja nic nie piłam. Jadwiga, to naprawdę ty, czy to może koniak? Przecież widzisz, że to naprawdę ja. Czuję. Przyjechałam tylko na kilka dni, jestem tu incognito, nikt się nie może dowiedzieć, że tu jestem. Zabiorę tylko swoje rzeczy i znowu wyjeżdżam. Ten gangster cię nie puszcza? Jaki gangster? Mój mąż? Twój mąż? Masz gości? To jest moja uczennica, Wanda. O Boże, nikt nie powinien mnie tu widzieć. Przykro mi, że przez przypadek dowiedziałam się o pani tajemnicy, ale nikomu tego nie zdradzę. Jestem taka szczęśliwa, że panią poznałam. Jest bardzo uzdolnioną dziewczyną, tylko nie wierzy w swoje możliwości. Ja już tyle studiowałam i już tyle się nauczyłam. Tak, tak, coś już potrafi. Łaskawa pani, mam wielką prośbę. Pani rekomendacja bardziej by mi pomogła niż kolejne 10 lat nauki. Chętnie ją pani dam. Proszę wejść. O, przepraszam, pomyliłam pokoje. Proszę, proszę. To pan, panie de Fontana? Pan też mieszka w hotelu Claridge? Dziękuję. Mam akurat trochę czasu. Proszę, niech pani usiądzie. Dziękuję. Bardzo lubię palić. Mogę pani zaproponować papierosa. Może mi pan też zaproponować likier. Proszę bardzo. Dwoje ludzi, którzy się znają, mieszka naprzeciw siebie, nawet o tym nie wiedząc. Co za zbieg okoliczności. Nie mówmy o przypadku. Właśnie miałam wyjeżdżać z Paryża i wtedy znowu zobaczyłam pana na dworcu i zostałam. Dlaczego, jeśli wolno spytać? Bo wciąż pana kocham, Henry. Powinna pani wiedzieć, że do miłości trzeba dwojga. Ależ Henry, przecież w Brazylii byliśmy zaręczeni, ale nie ze mną. Czyli ja to sobie wymyśliłam, niewątpliwie. Do tego wprowadziła pani w błąd całe towarzystwo. Ależ pan nie zaprzeczał. Nie słowami, ale... A już wiem. Niestety, pański ślub. To było dla mnie kompromitujące. Moja droga. Powiesz mi, co to za sterta? Jak to co? Skończyły się nam pieniądze, wszystkie artystki uciekły. Nie, to są wytyczne do naszego planu. Koniec z kobietami. Cudownie, doskonale, panie dyrektorze. Proszę mnie nie dotykać, nie lubię tego. Panie dyrektorze, na pana miejscu spróbowałbym jeszcze z innymi. Nie wszystkie są takie same. Wszystkie nie uciekną. Po pierwsze, te stare, po drugie, te brzydkie, po trzecie, te pasjonatki teatru, po czwarte, taka jest na zewnątrz. Chcę tylko grać. Jest naiwna. Wszystkie są takie same. Nie wierzysz? Udowodnię ci. Mogę panienkę prosić? Moje kochane dziecko, podejdź trochę bliżej. Chcesz się u mnie nauczyć aktorstwa? Nawet bardzo chętnie. Chciałabym śpiewać głównie w operetkach. Pozwoli pani, że zadam pytanie? Proszę. W teatrze musi pani jako kobieta robić wrażenie na mężczyznach. Myślę, że pani to rozumie. Potrafiłaby pani? Myślę, że nie będzie to dla mnie problem. A gdyby jeden z tych mężczyzn zrobił na pani wrażenie, czy odeszłaby pani z nim? Ależ, panie dyrektorze, jestem porządną dziewczyną. A gdyby chciał się z panią ożenić, odeszłaby pani z teatru? Panie dyrektorze, na razie to chcę grać w teatrze i nic innego mnie nie interesuje. Ale nie może pani mężczyźnie sprawić bólu, jeżeli panią szczerze kocha. Na,
Jeżeli mnie naprawdę kocha, to muszę za niego wyjść. A więc jednak. Ja dzisiaj dam pani angaż, a jutro pani odejdzie z pierwszym lepszym. Ależ, panie dyrektorze, żadnego ależ. Sama to pani powiedziała. Powiedziała to pani, prawda? Ale, panie dyrektorze, ja tu mam referencję. Proszę wyjść w tej chwili i polecić mnie osobie, która dała pani referencję. Jeżeli ją dopadnę, polecam panu panią... Spójrz na to. Nie widzisz tu nic dziwnego? Nie. Co tu jest napisane? Warszawa, 8 marca. A jaki dzisiaj mamy dzień? Spójrz, Janowska jest w Warszawie. Nareszcie. Niech mnie pan zostawi. Kochana, czy tak można uciekać z teatru i sprawiać tyle bólu swojemu biednemu, staremu dyrektorowi? To był najmniej odpowiedni moment. Panie dyrektorze, milcz, moje dziecko. Chcemy pogrzebać przeszłość, a w przyszłości będziemy już zawsze razem. Biegnij do biura, zawołaj cały personel. Za godzinę robimy próbę. Mamy znowu naszą Jadwigę. Już lecę. Panie dyrektorze, ja już nie gram w teatrze. A umowa? Ja wiem, zapłacimy karę umowną. Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Oddaj mi swoje umiejętności aktorskie. To śmieszne. Ta kara to 1/3 tego, co byśmy zarobili. Tak, i do tego jeszcze odsetki. Nie może mnie pan pilnować w dzień i w nocy. Ta kobieta była kiedyś zakochana w teatrze. Kim jest mężczyzna, który cię tak odmienił? Za chwilę będzie rozmowa z Paryżem, z panem de Fontana, pani małżonkiem. Pan małżonek? Miła dziewczyna. Moja droga, chcę, żebyś wiedziała, jakim kochanym i dobrym człowiekiem jest twój dyrektor. Nie zmuszam cię, żebyś pojechała ze mną w trasę. Proszę cię tylko po przyjacielsku, zagraj parę razy w Warszawie. A jeżeli nie spełnię twojej prośby, to z bólu i smutku nie będę wiedział, co mam robić. Musiałbym powiedzieć gazetom, że sprawcą mojego nieszczęścia jest pan de Fontana. Ależ to szantaż. Nie używaj takich słów. Jedyne, co chcę na tobie wymusić, to twoje własne szczęście. Halo? Warszawa? Nareszcie, kochana. Co się stało? Ty płaczesz? No uspokój się. Nie jest tak źle. Będziesz grała pod pseudonimem. To i tak lepiej, niż gdyby się wszystko wydało. Dyrektor musi dać słowo honoru, że niczego nie zdradzi. Będziesz grała tylko w Warszawie i tylko przez 10 dni. Ależ oczywiście, tylko 10 dni. Panie dyrektorze, co nam z tego, że będziemy ją mieli przez 10 dni i do tego tylko w Warszawie? Potrzebujemy ją na tournée. Już ja wiem, co robię. I ja jestem wszystkiemu winna. To nie jest znowu taka straszna tragedia. Nie jest pani smutna, że znów musi pani grać? Ależ Wando, gra w teatrze jest wspaniała. Łaskawa pani, tak pani zazdroszczę. Ja wiem, że pani też chciałaby grać. Chodźmy, Bieliński da pani angaż. Co się dzieje? Czy to prawda, że przyjechała Janowska? Tak, tak, powinna być już za chwilę. Ta historia z Rio nie była prawdziwa? To nas w gruncie rzeczy nie interesuje. Cieszymy się, że znowu jest z nami. Ja też się cieszę. Ależ dzieci, nie róbcie takiego teatru, bo się zaraz popłaczę. Jadwiga, tak się cieszę, że cię widzę. Co pani tak stoi w płaszczu? Niech pani idzie do garderoby. Szybko, szybko. Jadwiga, drugi raz już mi nie ucieknie. Myśli pan, dyrektorze? Nieźle.
A jeżeli chodzi o inne dziewczyny? Inne dziewczyny znajdę wszędzie, gorzej z gwiazdami. Jeżeli o nią chodzi... Niech pan uważnie patrzy. Moje kochane dziecko, jestem gotów dać ci angaż. Tak? Ale pod jednym warunkiem. Kochane dziecko, chyba wiesz, co młoda dziewczyna o małżeństwie wiedzieć powinna. Nie rozumiem pana. W udanym związku najpierw powinno się zaręczyć, potem wyjść za mąż, a dopiero potem zakochać. Ja tak nie potrafię. Potrafisz, tylko musisz mieć odpowiedniego partnera. Mogę ci w tym pomóc. Poznajcie się, to jest Wanda, a to Jan. Kupka, kom. Co pan powie? Jak Jan nie będzie chciał, to może ja bym z tą małą. Pan? Tego brakowało. Nie występowała pani nigdzie wcześniej? Jeszcze nie. Mam pracować z początkującą? Początkującą? Niech pan mi najpierw pokaże, co pan potrafi. To niech pani pokaże, co pani potrafi. Zaraz panu pokażę. Kapelmistrz, proszę, duet numer jeden. Bilden Sie sich nur nicht ein, ich könnte Ihre Freundin sein, ja lächerlich. Lächerlich? Glauben Sie nur nicht, mein Kind, dass Sie mir sehr sympathisch sind, ja lächerlich. Lächerlich? Nie dürfen Sie mich küssen, weil ich Sie ganz unausstehlich finde. Das Schönste an der Liebe ist die Heirat, ist die Heirat, ist die Stunde vor dem Traualtar. Man wünscht sich doch fürs Leben einen Beirat, einen Beirat, das ist klar. Denn eine Liebelei geht so schnell vorbei. Glück hat nur dann Bestand, glänzt ein Ringlein erst an unserer Hand. Das Schönste an der Liebe ist die Heirat, mit dir. Glauben Sie nur nicht am Ende, dass ich mit Ihnen ausgehen könnte, ja lächerlich. Lächerlich, laden Sie mich bloß nicht ein, das könnte nur Ihr Unglück sein, ja lächerlich. An der Liebe ist die Heirat, ist die Heirat, ist die Stunde vor dem Traualtar. Man wünscht sich doch fürs Leben einen Beirat, das ist klar. Denn eine Liebelei geht so schnell vorbei. Glück hat nur dann Bestand, glänzt dein Ringlein erst an deiner Hand. Das Schönste an der Liebe ist die Heirat, ist die Heirat mit dir. Początek jest niezły. Od razu panu mówiłem, że ją weźmiemy. Kto powiedział? Ja. Nawet mi się pani podoba. Na scenie oczywiście. Nie można sobie życzyć lepszego partnera, tylko na scenie oczywiście. Gdyby nie było tej głupiej sprawy z tym ślubem, więc co zrobimy? Mogę na chwilę położyć głowę na pana ramieniu? Dziękuję bardzo. Co jest, co jest? Pan dyrektor... Czy pani mały mózg coś wymyślił? Tak. Jeżeli pana wielki mózg może to pojąć. Możemy dalej być dla siebie niesympatyczni, a przy dyrektorze będziemy udawać, że się zaręczyliśmy. Będę czuła dla pana. Czuła, dobrze, ale z całowaniem to ja nie bardzo. Oczywiście, że tak. Będzie pan grał tego zazdrosnego. Potrafi pan? W końcu jestem aktorem. Mam taką nadzieję. Znowu pani zaczyna. A jeśli jemu nie wystarczą zaręczyny, to co zrobimy? No to będziemy załatwiać dokumenty potrzebne do ślubu, do czasu wyjazdu do Ameryki. Nie jest pani taka głupia, na jaką wygląda, a pan nie wygląda na takiego głupka, jakim pan jest. Znowu pomyliła pani drzwi? Nie. Powoli doszłam do tego, że pan tu mieszka. Chciałam panu tylko powiedzieć, tak proszę, że teraz mam dowód na to, że pan jednak nie kocha swojej żony. A dlaczego, jeśli mogę spytać? Można kochać kobietę, której składa się obietnica, a potem się ich nie dotrzymuje? Przepraszam.
Fontana? Fontana, słucham. Ja, ich lasse bitten. Proszę go wpuścić. Ach, ich weiß. A już wiem. Hrabia Rossi przychodzi w odwiedziny. Zgadła pani. Przepraszam, ale okoliczności... Niech pani powie, jakież to przyrzeczenie miałem złamać. Obiecał pan swojej żonie, że się pan mną zajmie w Paryżu. Kiedy? Na dworcu. Nawet jednego wieczoru pan ze mną nie spędził. Pan nie może kochać swojej żony. Urocze rozumowanie. Użył pan słowa urocze, to już postęp. To mi dodaje odwagi. Do widzenia. Stop, niech pani poczeka. Niech pani przejdzie przez sypialnię. Proszę wejść. Drogi Fontana, bardzo się śpieszę. Jeszcze dzisiaj wieczorem jadę do Warszawy. Do Warszawy? Po co? Pomyślałby pan, Jadwiga Janowska jest znowu w Warszawie. Jadwiga Janowska? Tak. A kto to taki? Co? Jeszcze nigdy nie opowiadałem panu o tej kobiecie? To interesujące. Przez nieznajomego z Ameryki Południowej nie wróciła. Nie, nie, żaden południowy Amerykanin. Zdziwi się pan, jak panu powiem, że to Europejczyk i znam go bardzo dobrze, jest dyplomatą. Widzi pan, już pan robi duże oczy. Kim on jest? To ja. Cała ucieczka to był tylko pretekst. Pretekst? Chciała mieć czas do namysłu i tylko dlatego nie wróciła z innymi. Ach tak. I co teraz? To jest tajemnica, ale pomiędzy nami mężczyznami uważam Jadwigę Janowską za swoją narzeczoną. Gratuluję, panie hrabio. I ona uważa tak samo? Teraz jest w Warszawie i muszę się tam jak najszybciej dostać. A co ja mam robić? Musi pan pojechać ze mną, ależ proszę pana. Ona ma jutro premierę, przy okazji zobaczy pan Warszawę. Może przemyśli pan jeszcze raz sprawę tego przeniesienia, a poza tym przecież pana żona jest w Warszawie. No tak, moja żona. Może ma pan rację, chyba byłoby dobrze, gdybym jak najszybciej pojechał do Warszawy. No widzi pan. Proszę bardzo. Przepraszam, czy dyplomata de Fontana się tutaj zameldował? Jak nazwisko? Fontana. O, jak miło. Łaskawa pani, usłyszałem przypadkowo pani imię. Poznajmy się, zanim pani mąż nas ze sobą pozna. Pozwoli pani, hrabia Rossi. Pani mąż na pewno o mnie opowiadał. Tak, cieszę się, ale... Pani Fontana, pani mąż zajął pokój 43 i 44. Proszę bardzo. Łaskawa pani, przyjechałem tutaj, aby zabrać panią do teatru. Idziemy na premierę Janowskiej i będzie pani ze mną w loży dla specjalnych gości. Proszę, niech się pani pośpieszy. Ale mój mąż powinien zaraz przyjechać. Fontana 43 i 44. Pańska żona przed chwilą pojechała na górę. Co? Pana żona? Hrabia Rossi jej towarzyszył. Chwileczkę, hrabia Rossi pojechał na górę z moją żoną? Co się znowu dzieje? Łaskawa pani, czy załatwiła pani pomyślnie w Warszawie swoje sprawy rodzinne? W moich sprawach rodzinnych nastąpiły zasadnicze zmiany. Panie hrabio? Gdzie pan był? Pańska żona przebiera się już do teatru. Co, moja żona? Do teatru? Ale dlaczego? Szybko, szybko. Najwyższy czas, bo inaczej się spóźnimy. Panie hrabio, muszę panu... Niech się pan przebierze. Szybko, szybko. Są dwie możliwości. Albo ja śpię, albo zwariowałem. Proszę, to nie moja wina. Dlaczego pan Rossi uważa panią za moją żonę? A tego to ja nie wiem. Zagadał mnie na dole jako panią Fontana, więc pomyślałam, że może będzie dobrze, jeśli będę dalej grała tę rolę. Ale po co, na miłość boską, po co? Dla pana to zrobiłam, Henry. W ten sposób uratowałam całą sytuację. Musi pan przecież kogoś przedstawić hrabiemu jako swoją żonę. Los tak chciał, że ja nią jestem. Ja niczego nie zdradzę. A co powie na to Jadwiga? Będzie miała powód, żeby być mi wdzięczna. A może wie, że darzyłam pana uczuciem? Nie, tego jej oczywiście nie mówiłem. To było mądre. Nie może być zazdrosna. Może mnie nawet uważać za przydatną. Powinienem być pani wdzięczny. Aż tak przydatna to ja nie jestem. Jak mam to rozumieć?
Henry, widzi pan. Nie chce pan, żebym była pana żoną całe życie. Niech więc pan pozwoli, żebym grała rolę pana żony przynajmniej przez 10 dni. Czy żądam zbyt wiele? Proszę, pośpieszcie się, bo inaczej spóźnimy się do teatru. Tak jest, hrabio. Jeszcze chwileczkę. Jak zrobimy z przebieraniem się? Mnie to nie przeszkadza. Niech pan po prostu nie patrzy. Przepraszam. No nie, jeszcze się pan nie przebrał? Nie mogłem. Moja żona, jak się przebiera, to się denerwuje. Henry, chodź się przebrać. Widzi pan, ona sama nie wie, czego chce. Henry, pomóż mi, proszę. Przepraszam, hrabio. No niechże jej pan pomoże. Świetnie pani wygląda. Dzisiaj u mnie na przyjęciu zawróci pani wszystkim w głowach. Gdzie? Wydaję dzisiaj małe przyjęcie, wieczorem po premierze. Będą wszyscy z opery i oczywiście Jadwiga Janowska. Państwo też oczywiście są zaproszeni. To bardzo miło z pana strony, ale bardzo się cieszymy. A teraz idź się szybko przebrać, kochanie. Łaskawa pani, wygląda pani zachwycająco. Jak się tak patrzy, to ma się wrażenie, że godzinę temu wzięła pani ślub. Wyprzedane? Co znaczy wyprzedane? Kazałem dostawiać krzesła. Teraz już pani nie puszczę. To bardzo uprzejme z pana strony. Proszę wejść. Łaskawa pani, proszę się przygotować do występu. Nie chcę już dłużej przeszkadzać, tyle że mój pracownik, pan de Fontana, czeka na zewnątrz ze swoją żoną. Przepraszam, z kim? Ze swoją żoną. I ona bardzo by chciała panią poznać, ale mamy na to jeszcze trochę czasu. Nie, nie, niech pan poczeka. Teraz pan rozumie, co można dla niej zrobić. O tak.
Słyszy pan ten entuzjazm? Wspaniała publiczność. Bistore. Chyba chodzi panu o coś innego. Jak się panu podobam? Kostium jest bardzo ładny. A poza tym nic? Szal też jest ładny. No i co, moje dzieci? Jesteście sobie oddani? Tak, panie dyrektorze. Kiedy wam zorganizować ślub? Panie dyrektorze, te dokumenty... Nie dostanę ich tak szybko. A nawet jak się je dostanie, to w urzędzie trzeba czekać. Wszędzie człowiekowi robią problemy. Jak będziecie na statku, to będzie już po wszystkim. No i teraz stoimy w miejscu. Jeżeli nie przestanie, to naprawdę będziemy musieli wziąć ślub. Nie ma mowy. No i co? Było dobrze? Tak, było wspaniale. Niech się pani teraz przebierze. Panie dyrektorze, na zewnątrz jest jakiś mężczyzna, który prosiłby dać Wandzie te kartki. Chyba nie możemy tego zrobić. Co znaczy, nie możemy zrobić? Oczywiście, że możemy. Zaraz to załatwię. Panie dyrektorze, kopie pan pod sobą dołek. Widzi pan? Pełno małych liścików dla pana narzeczonej. No to co? Proszę, niech pan przeczyta. Szanowna pani, w związku z tym, że ja również jestem zaproszony na przyjęcie do hrabiego Rossiego, chciałbym pani zaproponować, aby pani mi towarzyszyła podczas jazdy. Wielbiciel. Co pan na to powie? Co? Ach tak, chwileczkę. To ci dopiero. Jak to możliwe, że ci panowie z widowni proponują ci wspólną przejażdżkę i gdzieś cię zapraszają? Pewnie ich uwodziłaś. Muszę powiedzieć, że jestem oburzony. Jesteś zazdrosny? Nie wiem, co robię. Najchętniej bym cię zabił.
Nie wtrącam się w prywatne sprawy. Proszę, miłej zabawy, niech pani jedzie. Co? Nie może pan uważać? Przepraszam, za późno, idioto. Każdemu się może przydarzyć, przepraszam bardzo. Mała Wanda dobrze się bawi. Jak jest się tak młodym, starszym pozostają inne przyjemności. Ja mam swój koniak, a pan swoje bułeczki. A kto powiedział, że jestem starszy? Przygląda się pan, jak pana narzeczona tańczy i flirtuje ze wszystkimi na sali, tylko nie z panem. Ludzie nie wiedzą, że jesteśmy zaręczeni, a poza tym to jest przyjęcie. Na przyjęciu powinno się tańczyć. Ma pan rację, trochę potańczyć, trochę poflirtować, trochę posiedzieć w ogrodzie zimowym. W ogrodzie zimowym? Nie musi się pan bać, ona przecież nie jest sama. Denn sie heißt und ihn nicht lieben kann. Ich such schon lang ein süßes Mädel. Wir beide passen doch famos. Schönes Fräulein Wanda, gibt sie ihrem Herzchen einen Schluss. Wie hab ich Ihnen gefallen? Charmant die Beste von allen. Gestatten Sie uns des Weges. Dies Herz zu Füßen zu legen. Dieser Blumenstrauß drückt Ihnen meine Liebe und Verehrung aus. Und sowas höre ich gern. Ein Stückchen Worte mit Sahne. Ich bin entzückt, meine Herren. Oh, schönes Fräulein Wanda, schauen Sie mich doch bitte an. Denn es ist der Manda. Denn sie heißen, die ich lieben kann. Schon lang ein süßes Mädel. Wir beide passen doch famos. Schönes Fräulein Wanda. Geben Sie Ihrem Herzchen einen Schuss. Was ich erbitte von Ihnen, ist ein Likörchen zu dienen. Zachowuje się pani bezwstydnie. Dlaczego? Nie można się tak obściskiwać w tańcu. Jak już się pani musi obściskiwać, to proszę ze mną. Jak musi pani flirtować, to ze mną. Pana dyrektora tutaj nie ma, jeśli dobrze widzę. Nie musi się pan wysilać. Jako człowiek, kolega i partner muszę zaprotestować przeciwko pani zachowaniu. Moje prywatne życie przecież pana nie interesuje. Sam pan powiedział, że muszę czegoś doświadczyć, żeby zostać dobrą aktorką. Tak powiedziałem? Tak pan powiedział. Tak powiedziałem. To niech pani to sama robi w czterech ścianach. Niech pani wychodzi, idziemy szybko. Piękna pani Wando, niech pani posłucha swego serca. Chodź, wyjdziemy ukradkiem. Kochanie, zapomniałeś, że masz jeszcze jedną żonę? Wszystko umówione. Jedziemy teraz do miasta, zostawiamy Ines w hotelu i wtedy... Pojedziemy do mnie, tak? Ostrożnie, Rosji nie może się domyślić, bo cię nie puści. Czekaj na dole przy samochodzie, a ja pójdę po Ines. Słabo mi. Może jednak poproszę pani męża. Proszę. Co się stało? Co ci jest, moje biedne dziecko? Co się stało? Tak źle się czuję. Moja głowa, moje serce. Niech pan powie, panie De Fontana, jak długo jest pan po ślubie? 4 miesiące? A dlaczego pan pyta? To może już jest w ciąży?
Wykluczony. Ale w tym stanie nie może jechać do domu. Myślę, że najlepiej będzie, jak oboje tu przenocujecie. Nie możemy tutaj spać. Co pani wymyśliła? Proszę. Proszę. Dziękuję. Nie możemy tu spać. Jak pani to sobie wyobraża? Ja też się głupio czuję. Nie jest pani taka chora. Tego mi pani nie wmówi. Mieliśmy wrócić z moją żoną. Tak było ustalone. Dobrze, pojadę, nawet jeśli mam wysoką gorączkę. Dla pana poświęcę nawet zdrowie. Niech pani pokaże, jaką ma pani temperaturę. Co? 42 stopnie? Ach, tyle na pewno nie mam. Termometr pewnie zawyża. Też mi się tak wydaje. Co ja teraz zrobię? Co pan tam robi? Pojadę z Jadwigą do miasta. Co powie na to hrabia Rosji? Rano przyjdę i nikt się nie dowie, że mnie nie było. A więc do widzenia, dobranoc. Aż mi głupio powiedzieć, pojechał z panią Janowską. Co? I to w chwili, gdy ja jestem taka chora. To niemożliwe. Nie zauważył pan, jak cały wieczór razem tańczyli? Nie mogę w to uwierzyć. Gdzie mieliby pojechać? Do pana mieszkania oczywiście. Jedziemy tam, w tej chwili. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muszę wyjść, jest przeciąg. Teraz nic nam już nie przeszkodzi. Przed chwilą podjechał samochód. To hrabia Rosy i pani Costello. Do Diaska. I co teraz zrobimy? Co zrobimy? Chodź. Zobaczy pani, nikogo nie będzie w domu. Dziękuję panią, to naprawdę bardzo wzruszające, że pomimo tak późnej pory znalazły panie ten lek. Nie wiem, gdzie ja bym to dzisiaj dla mojej żony zdobył. No widzi pani, załatwiał dla pani lek. Wiedziałem, że jest dobrym mężem. Ależ Ines, co ty tu robisz w twoim stanie? Mówiłem ci, że ci to od tych pań przywiozę. Tak się jednak dobrze poczuła, że wolała przenocować w hotelu. Mogę was prosić, żebyście podeszli bliżej? Czuję się jednak jeszcze dość słabo. Do widzenia, łaskawa pani, i bardzo dziękuję. Jedziemy chyba w tę samą stronę. Tak, ale napiłbym się jeszcze po drodze koniaku. Strasznie przemarzłem. Napijemy się u nas w hotelu. Ależ Henry, daj spokój, to okrężna droga. Pani Janowska na pewno będzie miała koniak. Ależ oczywiście. Dobranoc. Dobranoc. Do widzenia pani. Jeżeli pani myśli, że może mnie i Jadwigę rozdzielić, to się pani myli. Ależ pan nie wie nawet, co się stało. Rosji zobaczył, że pana nie ma. Jeżeli ma myśleć, że jesteśmy małżeństwem, to przecież muszę być zazdrosna. Wstaję w nocy z gorączką 42 stopnie i taką mam nagrodę. Ktoś inny niż ja mógłby sobie pomyśleć coś złego. Nie do końca pana rozumiem. W swojej naiwności nie powinna pani robić pewnych rzeczy, o których ludzie mogliby mówić. Od tej chwili będę pani pilnował w dzień i w nocy. Zgoda? Nasze słowa, wyznania musiały stać się bardziej ostrożne. Jeden pocałunek to wszystko, co mamy przez te ostatnie 10 dni. Co byś chciała? Kawę i ciastko, proszę. A więc kawę i ciastko, proszę. Pójdziemy tam? Dziwne, ale hrabia nic o tym nie mówi. To ja już od niego wyciągnę. Tak, tak. Właśnie idzie.
O mój Boże, co on tutaj robi? Przyjdę później do ciebie do garderoby. Do zobaczenia. No jaki zbieg okoliczności? Jadwiga. Zbieg okoliczności, hrabio? Czy jestem już pilnowana, tak jak pan mówił, dzień i noc? Ależ nie, tak dosłownie nie miałem tego na myśli. Aż tak źle nie będzie. Gdybym tak pani dobrze nie znał, pomyślałbym, że siedział to jakiś inny mężczyzna. A poza tym krzesło jest jeszcze ciepłe. Może to ten tenor, albo ten mało interesujący de Fontana. Dzięki Bogu, że jutro te podejrzenia już się skończą. Dlaczego? Mówi się, że de Fontana jutro opuszcza Warszawę i jedzie do Azji czy Australii. Nie, nie. De Fontana zostaje w Warszawie. Zostaje? Tak, tak. Jego żona załatwiła to już za jego plecami. To jest co prawda tajemnica, ale jestem przekonany, że pani jej dochowa. Ale jak ona mogła to zrobić? Och, do czego zdolna jest miłość. De Fontana dzięki tej kobiecie zrobi wielką karierę. Chyba ma pani dzisiaj duży ruch. Tak, nie wiem, gdzie ręce włożyć. Dostarczamy kostiumy na tournée teatralne i muszą być na dzisiaj gotowe. Mają pociąg w nocy. Już dzisiaj w nocy? Tak, wyjeżdżają dzisiaj, zaraz po przedstawieniu. Te sukienki są trochę za długie, mogłyby być krótsze. Moja publiczność takie lubi. Poza tym wszystko w porządku? Tak, tylko Janowska musi przymierzyć swoje kostiumy. Zwariuje. Jak ona ma przymierzać, jak ona nawet nie wie, że jedzie z nami na tournée? Mam złe przeczucie, że się pan przeliczy. Może powinniśmy wziąć naszą drugą obsadę? Czy pan oszalał? Nie wie pan jeszcze najgorszego, że całe tournée jest już wyprzedane. Nie przeszkadzaj, moje dziecko, jak poważni ludzie rozmawiają o interesach. Przyjechała pani Janowska. Proszę natychmiast przynieść kostiumy, już się robi. Proszę, gdzie ona jest? Powiedziano mi w hotelu, że jest tutaj pani de Fontana. Tam jest, szanowna pani. Dziękuję. Co pani wstawiła się u hrabiego Rosiego, żeby mój mąż został w Warszawie? Tak. Wie pani, że ja nie mogę zostać w Warszawie? Tak. To już teraz rozumiem, dlaczego pozornie zaoferowała nam pani swoją pomoc. O nie, pomogłam mu naprawdę, a nie pozornie. Co to ma znaczyć? Ratuję w ten sposób jego karierę. Widzi pani, taka jest moja miłość. A pani co robi? Oczekuję od niego, aby zrezygnował z kariery. Ja? Dlaczego? Zmusza go pani, aby przez panią przenosił się na drugi koniec świata. Ja też jestem temu wszystkiemu winna. Musimy coś zrobić. Nie martw się, moje dziecko. Proszę z nią porozmawiać. Niech pani będzie spokojna. Może pani na mnie polegać. Ja tylko na chwilkę. Chciałem się z tobą pożegnać. Później możemy nie mieć okazji. Bardzo miło z pana strony. Bardzo mnie boli, że musimy się rozstać, ale zrozumiałem tę wielką miłość, w którą nigdy nie wierzyłem. Jak pomyślę, co musimy poświęcić? Ty, twoją sztukę, teatr? A on swoją karierę. Ale uspokajające jest to, że gdzieś w Afryce będziecie razem szczęśliwi. I nie będziesz żałowała tej chwili i miała do niego żalu, a on za 20 lat dalej będzie dyplomatą. I to wszystko dla tej wielkiej miłości. Więc do zobaczenia, moje dziecko. Może zobaczymy się po spektaklu. Czego on chciał? Nie wierz mu, to człowiek podstępny.
To nie było podstępne. Może nawet miał rację. No popatrz, nowa umowa dla ciebie. Oczywiście zostawił przypadkowo. Apolonia, daj mi tę umowę. Podpiszę ją. Można wejść? Zostaw mnie, jestem już umalowana. Cieszę się, że dzisiaj wszystko się skończy. Co z tobą? Co byś powiedział na to, żebym pojechała na turnę? Na turnę? Ależ, a co z naszymi planami? Spójrz, Henryku, nie mogę tak po prostu zostawić dyrektora na lodzie. To znaczy, że chcesz wrócić do teatru? Czy to prawda? Zawsze się obawiałem, że jak wejdziesz znowu w teatr, to już z niego nie wyjdziesz. Jeśli wyjadę, ty będziesz mógł zostać w Warszawie. Pomyśl o swojej karierze. Co tam moja kariera? Jadwigo, przecież to nie może być powód. Coś przede mną ukrywasz. Może jest jakiś mężczyzna? Ten tenor? Ależ Henryku, przecież to nie jest takie złe. Podczas turnę musi się mną ktoś opiekować. A może Rosji? Jak wrócę, chce mi otworzyć własny teatr. Co? Pomyśl, jakie to mi daje możliwości. Ależ Jadwigo. A więc tak. Panie dyrektorze, co z Janowską? Nieważne, mam umowę. Co pan powie na to? Co? Co pan powie na to? Ale mam głowę. Zobacz. Panie dyrektorze, z tą umową to jest obrzydliwe. Moje kochane dziecko, największym szczęściem na świecie jest granie w teatrze. Ale nie dla Jadwigi. Jak pan jej nie pomoże, to musi to zrobić ktoś inny. Panie hrabio, mogę z panem porozmawiać? Chodzi o Jadwigę. Ja jestem wszystkiemu winna i muszę to naprawić. O co pani chodzi? Nie rozumiem. Musi pan znać prawdę. Jadwiga Janowska jest żoną dyplomaty de Fontany. Ale teraz całe życie obojga się rozpada. Będą nieszczęśliwi, rozstają się. A co ja mam z tym wspólnego? Panu najbardziej na niej zależy. Nigdy nie widziałem w tym nic złego. Jadwiga, chodź. Źle się czujesz, moje dziecko? Nie, czuję się bardzo dobrze. Połóż się do łóżka. Jeszcze chwileczkę. Czekasz na kogoś? A na kogo mogłabym czekać? Jeszcze ktoś z nami jedzie. To miała być niespodzianka. Kto taki? Hrabia Rosji. Zarezerwował przedział obok twojego. Za chwilę powinien tu być. Nikogo nie chcę widzieć.
Wie pan co? Hrabia Rossi z nami jedzie. I zobaczy pan, namówi ją w ostatniej chwili, żeby z nami nie jechała. O tym nie pomyślałem. Tak to jest. Skończyły się jedne problemy, a zaczynają nowe. Ale ja mam przedział obok niej. Niech pan idzie ze mną. Nie musisz na mnie patrzeć z takim współczuciem. Jestem bardzo szczęśliwa. Czuję się, jakbym nigdy nie opuszczała teatru. Nie martw się o mnie. Ale powiedz, co tak naprawdę jest między tobą a Janem? Czy wszystko już w porządku? Tak pół na pół. To idź do niego. Na pewno na ciebie czeka. Nie mam odwagi. Myślę, że może tego nie zrobi. Milcz. Najchętniej sam bym się za to skarcił. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę panu dotrzymać towarzystwa? Proszę, dziękuję. Gdzie są ci trzej rycerze? Chyba panią wystawili. Wierni kochankowie, trzeba przyznać. Dobranoc, już pora spać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Panna Wanda już śpi. Dobranoc, kochany, już pora spać. Bilety, proszę. Dziękuję, hrabio. Henry, odpowiedz, proszę. Niech pan otworzy. Co się panu stało? Widzi pan. To było rozsądne. Jestem przecież pana przyjaciółką. Chcę dla pana jak najlepiej. Hrabia Rossi? Pani tak zwany mąż, pan de Fontana, jest już w drodze. Oddałem mu swoje miejsce, bo przestało mnie interesować. No co z panią? Jest pani smutna? Smutna, że przegrała. Ale ja niestety też przegrałem. Widzi pani, czasami lepiej przegrać z honorem, niż próbować na siłę wygrać. Jeszcze nie odjeżdżamy? Hrabio Rossi, proszę, niech mnie pan zostawił w spokoju i wysłucha. Mam męża, którego kocham i którego zostawiłam tylko dlatego, by nie przeszkadzać mu w karierze zawodowej. Zagrałam przed nim, żeby mu było łatwiej się ze mną pożegnać. Hrabio Rossi, teraz już pan wszystko wie, już dłużej nie mogę. To nie jest głos hrabiego. To kto to może być? Cicho. Nie miał nam tego za złe. Sam mnie tu przysłał. Uwaga, cofnąć się. Wysiadamy. Bagaże, chodź szybko. Bagażowy, szybko. Szybko, mój kapelusz. Szybko, szybko.